Dobra, mamy safety car, jak to się mówi. A ja was witam tym serdecznie w moim nowym, jeszcze fajniejszym fryzie, już mam coraz fajniejsze. Oj, bo mi się szlabany zluzują. I witam wam z powrotem z nowym tygodniem ze mną. Ale zaraz wam szczerze mówiąc opowiem więcej, bo jest już godzina 15. No i powiem wam więcej. Pełno sprzętu. Tam są dwie ustawione, pyk jedna, pyk druga bramka, czyli jak możecie się spodziewać, tak wypadło w poniedziałek, że nagrałem bitwę bramkarską z bramkarzem okręgówki, ale to zobaczycie w środę i muszę się wam moim fryzem, widzieliście, śmieję się, że wyglądam jak ananasek, ale takiego drip hypebeastowego fryzu to jeszcze nie miałem. Lecę z dalszą częścią dnia i tak jak wam wspominałem, nic szczerze mówiąc takiego dzisiaj nie robiłem. Miałem tylko w planach właśnie ogarnięcie tego, a od rana totalna chillera i robienie takich pierdółek. Nie przedłużam, bo już się robi ciemno i zaraz chyba będzie padało, bo trzeba montować właśnie ten film środowy. Jedziemy z kolejnymi aspektami. Fryzurka fresh, także zaraz wam wrzucę przebitkę, jak wyglądało właśnie strzyżenie u Marcina. I do not miss, ayy. Started from Cali and now I got bitches in Europe, they singing my s***. Także świeże ananasiki, ten sposób mamy wtorek i zaraz wam powiem, co jeszcze będę robił. Vamos! Szama jest. Odcinek jest zrobiony, tak, jest error, bo pliki, które są wszystkie przygotowane na odcinek jutrzejszy, są właśnie tutaj, czyli wy jesteście plikami. Zabieram się za szamę, widzieliście krótko, jak bawiłem się właśnie z Olkiem na TikTokach, jakichś tam Instagramach. W każdym razie mieliśmy krótkie nagrywki. Ja teraz w szamie pracuję, jest godzina 15 i na godzinę o 18 albo 17.30, muszę sobie to sprawdzić. Mam dzisiaj jeszcze trening przedmeczowy, jutro mamy Puchar Polski. No, także taki jest plan. Taki jest plan. Fresh ananasek leci do pracy. Jestem szczerze mówiąc po treningu, nic wam dzisiaj nie nagrywam, bo to był trening przedmeczowy, ze względu na to, tak jak wam wspominałem wcześniej, że mamy puchar, jest meczycho, Barcelona-Bayern, jest montowanie filmu jutrzejszego. Nie wiem na co się zdecydować, bo bardzo jest ciężko wybrać pomiędzy tym a tym, ale film musi być na jutro gotowy, także biorę się do pracy, bo już jest 22. I czekamy na pewno nocka, ale muszę to zrobić, a przy okazji jeszcze mówię, fajne z meczyko, szkoda, że 0-0, ale możecie napisać w komentarzu, kogo obstawialiście, że wygra. I na pewno widzimy się jutro. Pęk, mamy to, jest środa, jest godzina 13, a ja nie dość, że zmontowałem film, patrzcie, to jest normalnie tylko skrawek tego, co tutaj jest, miniaturka już jest też robiona. Jestem mega dumny z tego filmu, bo długo mi naprawdę zszedł, a wydaje mi się tak z mojej perspektywy, że on jest przekozacki. Mega mnie to cieszy tak wewnętrznie, że ja tak myślę, że robię postępy, ale wy to jesteście w stanie tylko ocenić, także mam nadzieję, że wpadniecie oczywiście na ten dzisiejszy film, o który was dzisiaj zapraszam o 18. Finalizuję to i zaraz się trzeba pakować, bo zaraz na mecz, także nie tracę czasu, bo jeszcze mam parę takich fajnych rzeczy do skończenia. Widzimy się potem. Tak naprawdę powiem wam troszeczkę na temat wczorajszego dnia i na temat dzisiejszego. Jest przefantastyczna pogoda, bo leje i noroz, jesteśmy na nagrywkach. Na temat wczorajszego meczu. Ogólnie graliśmy puchar z Budziwojem, tam wynik się skończył 4-3, grałem cały mecz w końcu. Szkoda mi, jeżeli chodzi o sytuacyjnie, w sensie bramki jak wpadały, to jeden po prostu gość mi z kąta, jak wychodzi za sam na sam, zszedłem do dużego bloku i po prostu idealnie nade mną dziówno po prostu dał taką, wiecie. I nade mną po prostu przerzucił. Druga to był rzut karny. Gość, słyszałem plotki, że będzie uderzał w prawy mój róg. Uderzył mocno. Niestety trafił mi między nogi w środek. A tam jest wujek odklejka. A trzecia bramka. Mam troszeczkę niedosyt, bo prawie ją miałem. Poszła wrzutka z tego punktu na przykład. Wrzutka
gość stał gdzieś na 6 metrze i po prostu dostawił nogę. Dostawił nogę tak jak teraz wuja. Mokra Włoszka. Mokra Włoszka. Ale jest pogoda, wzór, tylko nie do nagrywania. No my jak będziemy biegali, to jeszcze luz. Troszeczkę, ale to jak będzie. Nie, zawsze najgorzej aparat tam. No to wiesz, że Michał zawsze się ubija takiego kondomka. Michał jak na ryby. Jak na ryby. Tylko zależy jakie ale te ryby. Ale wiem, że do grania to nie jest najlepsza pogoda. No nie, no to prawda, tylko teraz wiesz, jak ci wiesz. Ty zawsze byłeś chyba fanem. W błocie, ile wlezie i możesz się wpierdolić. Największa kałuża, to pierwszy w niej jestem. A po to nie. Do pierwszego razu. A my dosłownie też mieliśmy na początku, było fajnie na tym meczu. A potem nagle się zrobiła taka, właśnie taka szalała, bo i wiało, i lało, masakra. I też muszę wam przyznać, zrobiłem małego wolta, że poszła piłka z rzutu naszego różnego, poszła gdzieś na moje pole, stałem gdzieś na 25 metrze i miałem albo 5 metrów w przód pójść i sobie ją zgasić, albo w pole karne i do tyłu. Zdecydowałem się, że gaszę ją od razu, także wyszedłem i ona nie dość, że z wiatrem poszła mocno do przodu i jeszcze tam było bardzo nierówne boisko i przyspieszyła od wody i dostałem takie bounce'a nad sobą i z 25 metra dzina w tył i teraz macie to, co jak ja wam mówię, wam się pokazuje. Mam teraz takiego soczystego, takie soczyste salami naleśnika, jak tokolwiek się mówi, na biodrze i właśnie nie wiem, jak to dzisiaj będzie na nagrywkach. Jestem opatrzony gazami, bandażami, moimi podspodenkami. No i przy okazji jest jeszcze mokro, także mam nadzieję, że aż tak nie będzie to odczuwalne, tylko najgorzej, że jest sztuczna murawa. Także mam nadzieję, że mi nic nie będzie i jeszcze co, mam... Coś mi się od początku tygodnia dzieje z barkiem, już wam wspominałem właśnie o tym. I no nie jest to fajne. Będę starał się jeszcze może przed wakacjami złapać fizjo, bo przy takich ruchach dynamiczniejszych jest niefajnie. Brałem troszeczkę, sporo porobiłem na gumach, ale w każdym razie mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Nie przedłużamy, bo mega leje, a zaraz mi kamera się zamoczy. Idziemy nagrywać po prostu. A ja sobie kopnę jeszcze, o teraz. Kreciora. A teraz szybki upgrade z innej ławki. Ale już akurat w Niechobrzu. Jestem przebrany, jak widzicie. Ziemnięty troszeczkę, ale po herbatce, nawet mam tutaj swoją przygotowaną. W domu po herbatce, po szybkim jednym naleśniczku, trening właśnie z Igorem. Zresztą jak widzieliście go na odcinku, to nie będę tam, że wam za dużo nie muszę mówić. Czyli trening z podopiecznym, indywidualny, bramkarski. I to by było w sumie na dzisiaj tyle. Tak mi już się marzy, ciepła wanna i kocyk naprawdę. Jak ja się wziąłem, przebrałem po tym deszczu, co był przed chwilą, to miałem takie... O tak! A teraz mam na sobie termę, t-shirt, bluzę i kurtkę, bo nie chcę się już bardziej rozchorować, bo mam delikatny katar teraz przed wyjazdem niedzielnym do Hiszpanii, co niektórzy nie wiedzieli, niektórzy wiedzieli. W każdym bądź razie w niedzielę wylatuję do Hiszpanii i w przyszły tydzień będziecie ze mną cały tydzień w Hiszpanii i będziemy mieli la zabawę, ale to dopiero za tydzień. Na razie bierzemy się za pracę i widzimy się potem. Dobra, musimy ściszyć muzykę, bo zaraz mi ściągną film. W każdym bądź razie mamy piątek, ja jeżdżę na razie z apteki do apteki, bo potrzebuję nie dość, że wyleczyć to, no jak najszybciej tą ranę, którą widzieliście. Potrzebuję jakichś opatrunków, jakichkolwiek, żeby ono też się w jakiś sposób jeszcze lepiej leczyło. Musiałem obskoczyć na szybko galerię. Potrzebowałem wymienić pieniążki na euro. To był najważniejszy chyba cel. I teraz muszę sobie powoli już przygotować rzeczy typu właśnie paszporty, karty takie właśnie ubezpieczeniowe, wydrukować bilety. I dodatkowo jeszcze popakować się już ogólnie, no bo jutro nie będę miał zbytnio czasu ze względu na to, że jutro mamy mecz ligowy. Co prawda mam go dopiero po południu, także od rana będę miał czas, żeby jeszcze poprzygotowywać sobie takie wszystkie rzeczy związane medialnie, niemedialnie, jeżeli chodzi również o wyjazd, popakować sobie wszystko co najpotrzebniejsze, właśnie kamery, ładowarki, laptopy i wszystko, żebym miał cokolwiek właśnie co móc zrobić, bo też tam to będę chciał właśnie z tej Hiszpanii dla was działać. No i w każdym razie, no i to chyba tyle będzie, bo taki mam plan. A jeszcze co na pewno dzisiaj, teraz jadę jeszcze szybko wszamać sobie obiadek, jest godzina prawie druga i muszę wracać z powrotem na Rzeszów, ze względu na to, że mam trening z podopiecznymi, a potem mam swój trening, tylko już z góry mówiłem, że w tym treningu dzisiaj będę troszeczkę taki pasywniejszy, na takiej zasadzie, że no interwencje, nie interwencje, będę musiał tak sobie dawkować, raczej będę wchodził w kontakt, ale z takimi, tak mi się wydaje, takimi blokami po prostu i gdzieś jakieś po prostu wyłapował te piłki, które mogę tak po prostu komfortowo robić, bo ten bok jest naprawdę jest przeokropny, jest, ja mam
Ogólnie mam straszny problem ze spaniem. Nie, już druga noc mam nieprzespaną, bo cały czas się budzę. I nie jest to zbytnio komfortowe, wiecie, zresztą jak to jest, jak się źle czujecie po prostu, to jest choroba, jak was męczy, jak się cały czas budzicie, to wiecie jakie to jest, nieprzyjemne, niefajne. A tutaj macie coś takiego, że chcecie się przekręcić, przykryć i nie jestem w stanie tego zrobić, bo cały czas ta rana się klei, cały czas ta rana się to, a nie chcę jej brać i dusić, tylko chcę ją normalnie po prostu, żeby ona była cały czas otwarta i cały czas się goiła, ale na razie chuja to daje. Za przeproszeniem, także jadę ogarniać i... Oj tam. No ale ku mojemu zdziwieniu jednak dzisiaj kurier przyszedł, czyli mamy usprawnienie nagrywek. To jest bardzo duża paczka, bo patrzcie, ona mi jest po klatę, a zaraz wam już pokażę, jak to wygląda unboxing. O jest. Tak jest, moi drodzy. Czyli w tym momencie mamy ulepszenie nagrywek treningowych, jakim jest statyw, który ma 4 metry. A w każdym bądź razie będzie to polegało na tym, że będę, tak jak już wam wspominałem wcześniej, ustawiał sobie ten statyw za bramką i będzie przestrzeń na całą 16, a nawet te 20-25 metrów dookoła i będę mógł sobie bez problemu wyhaczać cały trening, jak zachowuję ja się w bramce, jak jest sytuacja jakaś tam, jak są 2-1, 3-1 i w przypadku treningów drużynowych czy niedrużynowych. Także mam nadzieję, że wam się będzie to podobało i za to, za takie moje zaangażowanie, można powiedzieć, względem dla was, mam nadzieję, że docenicie to i zostawicie to oczywiście tutaj lajka i ten przycisk subskrypcji, który bardzo motywuje do właśnie do takich właśnie oto to działań. Mam nadzieję, że również wam się to spodoba, a ja nie wiem, czy wykorzystam go dzisiaj, ze względu na to, że tak jak wam wspominałem, no w tym treningu dzisiaj będę taki pasywniejszy. Nie wiem jeszcze, jak to rozwiążę, w każdym razie muszę to rozpakować do końca i widzimy się zaraz po treningu, po treningu, jakoś tak. Po treningu z podopiecznym, który jest zaliczony, i po treningu w Niechobrzu, czyli moim głównym, też zaliczonym. Mimo to, że była delikatna katorga, ale dobrze, że oszczędziłem się, przyznaję, że troszeczkę i tą prawą stronę sobie dałem siana, ale są tego plusy, bo znalazłem fajne plastry i jestem w stanie właśnie to, myślę, że wygoić w przeciągu tych 3-4 dni. Mniejsza o to, jest tutaj pakunek, jeden, drugi, także ja już finalizuję, jeszcze zbieram rzeczy elektroniczne też właśnie tutaj i zaraz się właśnie zbieram jeszcze pomontować wszystko dla was i... No już jutro mam wyjazd, a pojutrze wylot. Przychodząc do tej miłej soboty, zauważyłem, tak można podsumowując ten tydzień najpierw, że więcej co do was, dla was nagrałem, to było praktycznie w domu, że cały czas pracowałem ten tydzień, tak chciałem go podsumować, tak go chciałem szybko właśnie, szybko zrobić, żeby na ten weekend mieć właśnie spokój. Także za to jednocześnie możecie mi wybaczyć, ale też tych jednostek treningowych miałem mało, prędzej właśnie, nie wiem, że się podleczałem, no to mówię, miałem taki przedmeczowy trening, potem znowu był wczoraj przedmeczowy, środa była po prostu ta pucharowa, tam co prawda też nie wziąłem tej właśnie kamery, ale też ze względu na to, że montowałem dla was inny film, ale to przez mój błąd, przez to, że karta została tutaj. W każdym bądź razie to było też jedno właśnie z pytań, akurat go tutaj nie wstawiałem, bo to stwierdziłem, że to jest stwierdzenie. Na pewno będzie więcej tych treningów, bo niektóre tygodnie są tak, że tych treningów jest mnóstwo i cały czas wszystko ich wysysam, a tak czasami tak właśnie mało. W każdym razie na pewno będzie ich więcej i teraz nawet przez ten sprzęt, który właśnie widzieliście, że kupiłem, na pewno. Szybko, jeżeli chodzi o dla mnie takie najlepsze pytania, które były. Pierwsze to będzie, że jakie tytany są według ciebie najlepsze? Pytam się, bo mam problem z wyborem. Osobiście ciężko mi będzie wybrać takie jedne, bo mam takie swoje, że raz wybieram takie, raz wybieram takie, ale na pewno z tych bardziej, co mi siadły, to całe White, to bodajże Rebele, Alieny, mega zajebiste. I jeszcze Toxic, te które się takie, które są takie czarno-zielone. Te trzy bym chyba wskazał na takie raz, dwa, trzy, w sensie na podium. Tak, myślę, że to by było takie top topów moich osobiście, ale to pamiętaj, wszystko zależy też również od twojego indywidualnego wyboru, jeżeli chodzi o krój. Ale jeżeli chodzi ci o moje, to jest moje top 3. Fajne. Pytanie do tego odcinka, od którego roku zacząłem grać w piłkę? No to ogólnie w piłkę gram bardzo długo, no w sensie, że wiadomo, zaczynałem podwórkowo, nie podwórkowo, ale wtedy to było takie, że kto mi odkopał piłkę, to
To płakałem, po prostu się obrażałem, albo że nie mogę kopać czuba, to wiadomo, że to wtedy też się obrażałem. Ale jeżeli chodzi tak klubowo, kiedy stwierdziliśmy z kolegami właśnie, że zapisujemy się do jakiegoś klubu i akurat to się zapisałem u mnie w Boguchwale w moim mieście, to było gdzieś bodajże trzecia klasa, trzecia albo czwarta, coś takiego, czyli no już wtedy ile miałem lat? 10? 11? Coś takiego. Czyli już sporo troszeczkę pograłem sobie. I na koniec, jak oceniam nowy album White'a Pretty Boy? Szczerze mówiąc, tak pokrótce, tak, nie wiem, czy jestem takim ultrafanem White'a, w sensie lubię jego kawałki, ale nie słucham jego tak Bóg wie jak. Na pewno bardziej mi się podoba w wersji takiej, bardziej takiej dynamiczniejszej, coś na przykład jak w kawałku Więcej Dymu, jest o wiele lepszy, a z tamtego albumu to w sumie nie wiem, które mi tak piosenki siadły. Na pewno Riri, Pierwszy Raz, no i chyba ogólnie to właśnie te Pretty Boy, takie będą takie na pewno z tych topowych. I w tym momencie, moi drodzy, pożegnam się z wami, jest już sobota, ten filmik właśnie już się kończy, wy go widzicie jutro, tak, w niedzielę. Także mam nadzieję, że ogólnie wam tydzień kolejny się ze mną podobał. Przyszły tydzień będzie może mniej piłkarski, postaram się oczywiście te jakieś te moje treningi wrzucić, które będę robił w Hiszpanii, ze względu na to, że chcę takiekolwiek właśnie robić i dlatego dopakowuję właśnie rzeczy, które będę potrzebował tam, żeby coś takiego, cokolwiek zrobić, po prostu żeby nie wychodzić z tego rytmu, bo też pamiętajcie, że takie wyjazdy, coś takiego, to zawsze no tłumią to, bo to by było, jeżeli bym nic nie robił, to byłoby taki tydzień bez ruchu, także w każdym razie na pewno wam pokażę takie moje mini treningi, które tam będę robił, a reszta to będzie oczywiście jakieś tam zwiedzanie i jak spędzam ten czas w Hiszpanii. Mniejsza o to, mam nadzieję, że ten tydzień właśnie wam się podobał, przeżyłem wszystkie deszcze w tym tygodniu, bitwy i wszystko, co mogło być, po prostu był taki nagłot tamto tego, ale teraz w tym momencie się cieszę, bo z takim uśmiechem wychodzę, oprócz tego mojego bioderka, że wszystko się udało. Mam nadzieję, że widzimy się w przyszłym tygodniu, będzie was jeszcze coraz więcej z kolejnym i to kolejnym razem i też wam powiem, że w środę też się spotkamy na filmie. Ale to zobaczycie. Elo!